Onego czasu Jezus mówił do przedniejszych kapłanów i faryzeuszy w przypowieściach, mówiąc: podobne stało się królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu i posłał sługi swoje, aby wezwać zaproszonych na gody, a nie chcieli przyjść. Potem posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę mą przygotowałem, pobite moje woły i co było karmnego i wszystko gotowe, przybywajcie na gody. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego, a pozostali pochwycili jego sługi i zelżywszy ich, zabili. Gdy to posłyszał król, rozgniewał się i posławszy wojska swoje, wytracił onych mężobójców, a miasto ich podpalił. Wtedy rzekł sługom swoim: gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody. I słudzy jego, wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I napełniła się sala godowa biesiadnikami. A wszedł król, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam człowieka nieprzyodzianego w szatę godową. I rzekł mu: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając szaty godowej? A on milczał. Wtedy rzekł król sługom, związawszy mu ręce i nogi, wrzućcie go do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, nie sposób nie omówić dzisiejszej Ewangelii Świętej. Przedstawia ona nam całą wizję, w jednej wizji, jednej przypowieści, całą historię naszego zbawienia. Jest to jeden z tych kluczowych momentów, kiedy Kościół Święty zmierza już do tych wielkich eschatologicznych wizji, kiedy oczekuje od nas owoców, kiedy oczekuje tych zbiorów, owoców naszej pracy, która postępowała przez cały ten czas, czas po zesłaniu Ducha Świętego. Jednym z kluczowych momentów tego czasu jest właśnie dzisiejsza Ewangelia, która przedstawia nam całą wielką wizję historii naszego zbawienia. Od samego początku rozpoczyna się od tego, że król przygotował gody weselne. I już tutaj widzimy bardzo wiele. Król przygotowuje gody weselne. Tak rozpoczyna się historia naszego zbawienia. Bóg, który przygotowuje gody weselne dla swego Syna, dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, a oblubienicą jest Kościół Święty. A więc i my jesteśmy częścią tej oblubienicy. Historia naszego powołania, historia naszego zbawienia, historia naszego celu jest historią godów weselnych. To są te gody baranka, to są te gody tego królewskiego Syna Słowa Bożego, który oczyścił swoją oblubienicę na krzyżu, oczyścił i przygotował swoją oblubienicę poprzez mękę krzyżową i wciąż to czyni poprzez ofiarę mszy świętej i sakramenty. Jest pewna część osób, które są, można powiedzieć, przynajmniej na początku, szczęśliwcami. Otóż oni dostają to pierwsze zaproszenie na te gody weselne. Można powiedzieć, niejako elita, tacy, którzy zostali wybrani, zaproszeni jako pierwsi. I gdy przychodzi czas tych godów weselnych i król mówi: oto moje woły są pobite, wszystko jest gotowe. Wszystko jest już gotowe na ucztę weselną. Zapraszajcie tych gości. Wezwijcie ich, aby ci, którzy zostali zaproszeni, aby oni przyszli. Słudzy wychodzą, zapraszają, jednak zaproszeni. Jak się okazuje, wszyscy mają coś ważniejszego do zrobienia. Wszyscy są zajęci tak bardzo swoim życiem, różnymi sprawami, czy to materialnymi, czy to politycznymi, czy to wielkimi sprawami tego świata, czy małymi materialnymi sprawami i nie mają czasu, aby odpowiedzieć. Ojcowie Kościoła interpretują to pierwsze zaproszenie jako wezwanie narodu wybranego, do którego pierwsze zaproszenie zostało skierowane, który został później wzywany przez proroków i na końcu przez samego Syna Bożego,
nagody weselne, na udział w boskiej naturze, na tą wielką ceremonię, wielkie wydarzenie tych zaślubin Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby na krzyżu oczyścić, przygotować swoją oblubienicę. Jednak dobrze wiemy, że naród wybrany jako całość nie odpowiada na to wezwanie. I tak słyszymy, że król rozsyła swoje sługi, mówi im: idźcie i zbierzcie wszystkich, zbierzcie każdego, kogo spotkacie, aby oni przyszli na te gody weselne. Tak jak Pan nasz Jezus Chrystus, który każe apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W powszechne wezwanie, które jest skierowane do wszystkich. I tak czytamy dalej w tej przypowieści, że na te gody weselne do tej sali wchodzą i dobrzy, i źli. I zapełniła się sala biesiadnikami. I może to zaskakiwać, że wchodzą tamci i dobrzy, i źli. Jednak za chwilę zobaczymy, że ich koniec będzie zgoła różny. Król wchodzi do tej sali, aby przyjrzeć się gościom. I dostrzega tam jednego, który nie jest przygotowany, który nie ma tej szaty weselnej. I tutaj widzimy dokładnie, że jest to po prostu przypowieść. Znaczy, Pan Jezus, gdy opowiada tą przypowieść, nie dba o wszystkie najdrobniejsze szczegóły tak, aby ona była absolutnie realistyczna. Przypowieść jest historią, która ma nam coś przekazać. I oczywiście w takiej zwykłej sytuacji człowiek zabrany po prostu z ulicy nie miałby prawa mieć szaty weselnej, chyba że byłaby ona rozdawana wszystkim przy wejściu do tej sali. Jednak ewidentnie nie o to tutaj chodzi. Ewidentnie nie chodzi o najdrobniejsze szczegóły, które mają zapewnić realizm, tylko chodzi o przekazanie pewnej treści pod tą prostą historią. Dobrze wiemy, jak się kończy ta historia. Król pyta się: jakże tu wszedłeś bez tej szaty weselnej? Ten nic nie może na to odpowiedzieć. I zostaje wyrzucony precz. Zostaje wyrzucony w ciemność. Zostaje wykluczony z tych godów weselnych. Ojcowie Kościoła mówią, że to ten człowiek, który nie miał szaty godowej, szaty weselnej, że jest on człowiekiem, który wprawdzie wszedł do kościoła, który być może nawet miał wiarę, ale nie miał on nadprzyrodzonej miłości. A więc nie był on w stanie łaski uświęcającej, bo to przez nią możemy mieć tą nadprzyrodzoną miłość. Nie był on więc zjednoczony z Chrystusem, nie był on przyobleczony w Chrystusa, nie był oczyszczony z grzechu i dlatego, pomimo tego, że był w tej sali godów weselnych, jednak nie było mu dane wejść do Królestwa Niebieskiego. I cała przypowieść kończy się słowami: albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych. Bardzo dramatyczne słowa. Ojcowie Kościoła interpretują tą pierwszą część, albowiem wielu jest wezwanych, interpretują ją dwojako. Albo odnoszą ją wielu wezwanych jako ci wszyscy, do których słudzy zostali posłani, czyli praktycznie wszyscy. Albo jako ci, którzy już odpowiedzieli na to wezwanie, ci, którzy, do których słudzy dotarli, którzy weszli do tej sali godowej, ale właśnie niekoniecznie mieli tą szatę godową. A więc można to odnieść i do wszystkich, do których są posłani słudzy, jak również do tych, którzy konkretnie już weszli. A więc zgodnie z interpretacją ojców Kościoła, tych wielu wezwanych, mogliby to być zarówno wszyscy ludzie, bo do wszystkich jest skierowane słowo Boże, wezwanie do nawrócenia, jak również ci, którzy konkretnie już weszli do sali godowej, czyli ci, którzy stali się członkami Kościoła. Lecz mało wybranych. I tutaj również, w zasadzie nie również, tutaj ojcowie Kościoła są zupełnie jednomyślni. Ci wybrani to są ci, którzy konkretnie dostąpią zbawienia. Oczywiście ten wybrany to nie znaczy, że mamy tutaj do czynienia
z jakąś absolutną predestynacją w protestanckim sensie, że zbawiony jest ten, kogo Pan Bóg do tego przeznaczył i z góry jest to określone przez Pana Boga. Ojcowie Kościoła mówią, że wybrani są po prostu ci, którzy praktycznie, którzy realnie się zbawią. Ci, którzy będą w tej sali godowej, jednocześnie będą przeobleczeni w tą szatę weselną. I jak czytamy, mało jest tych wybranych. Wielu wprawdzie wejdzie do tej sali godowej, ale mało jest tych wybranych. Pan nasz Jezus Chrystus ewidentnie nie boi się wykluczać. Pomimo tego, że wchodzą, że wielu wchodzi do tej sali, część będzie bezpardonowo związana i wyrzucona. Jak czytamy, wrzućcie go do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I my, drodzy wierni, czytając te słowa, słysząc te słowa, że niewielu jest wybranych i my powinniśmy zadrżeć. Oczywiście nie o to chodzi, aby teraz panikować, aby teraz jakoś emocjonalnie zacząć się obawiać i tym bardziej nie chodzi o to, aby strach nas sparaliżował, ale ta odrobina, pewien strach, lęk, gdy słyszymy te słowa, że niewielu jest wybranych, jak najbardziej powinna w naszej duszy powstać. Bowiem jaką mam gwarancję, czy ja faktycznie żyję w ten sposób, że mogę o sobie myśleć, mogę mieć nadzieję, że jestem jednym z tych wybranych. A więc przede wszystkim musimy absolutnie stanowczo walczyć o to, aby być w stanie łaski uświęcającej. To jest ta pierwsza, absolutna konieczność. Bez wątpienia ten człowiek bez szaty godowej to jest człowiek właśnie, który jest w Kościele, który wierzy, ale który nie ma łaski uświęcającej, który nie ma tej nadprzyrodzonej miłości. A więc przede wszystkim walczmy z całej siły o łaskę uświęcającą. Jeśli mamy nieszczęście utracić, to od razu przyjdźmy do spowiedzi świętej i oczyszczajmy się z tego grzechu, który odebrał nam tą łaskę, który odebrał nam tą szatę godową. Jeśli są pokusy, które łatwo nas prowadzą do grzechu ciężkiego, to unikajmy ich za wszelką cenę. Jeśli są grzechy, które często odbierają nam łaskę uświęcającą, to podejmijmy z nimi naprawdę stanowczą walkę. Bo naprawdę nie mamy żadnej gwarancji, że gdy przyjdzie godzina sądu, jeśli nie walczymy stanowczo z naszymi grzechami, to nie mamy żadnej pewności, żadnej gwarancji, że i my nie będziemy jak ten odrzucony, który nie ma szaty weselnej, który w kluczowym momencie tej szaty godowej nie miał. A więc przede wszystkim walczmy stanowczo z grzechami, walczmy stanowczo z okazjami, które nas do grzechu prowadzą. Jeśli są grzechy, które często pozbawiają nas łaski uświęcającej, to nie powinno być nic innego w naszym życiu, co byłoby ważniejsze od walki z tymi grzechami, z tymi okazjami, które do grzechu prowadzą. Ale dalej, nierzadko człowiek wprawdzie żyje w stanie łaski uświęcającej, ale przyzwyczaja się do małych, może niepozornych grzechów lekkich. I to również jest sytuacja szalenie niebezpieczna. Jeśli przyzwyczajimy się do jakiegoś grzechu lekkiego, stanie się on świadomy i dobrowolny, ale niezwalczany, no bo to przecież tylko drobiazg. Taka sytuacja również jest szalenie niebezpieczna. Człowiek w ten sposób nabiera złych nawyków. Poprzez powtarzanie tego grzechu świadomego, dobrowolnego grzechu lekkiego, to może być wszystko. To może być zwyczaj jakichś obraźliwych słów wobec najbliższych. To może być jakaś mała niesprawiedliwość. To mogą być naprawdę pozornie rzeczy dosyć drobne, jakieś drobne kłamstwa. Jeśli się do nich przyzwyczajimy, to wyrabia zły nawyk. To odcina dopływ łaski, łask uczynkowych. Sprawia, że tych łask uczynkowych jest coraz mniej. I w ten sposób to nasze życie duchowe się z czasem dusi. I może się okazać, że w pewnym momencie już jesteśmy tak słabi duchowo, że gdy upadniemy w grzech ciężki, to nie będziemy mieli siły, aby się z tego grzechu podnieść. To się często zdarza w życiu duchowym, że człowiek, który przyzwyczajał się przez lata do grzechów lekkich, bardzo drobnych, ale jednak świadomych i dobrowolnych, nagle okazuje się, że nie ma już siły, aby dalej walczyć o swoje zbawienie. Nagle właśnie przez te złe przyzwyczajenia okazuje się zbyt słaby,
aby odzyskać tą szatę godową. Jest takie słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, które w tym wszystkim daje nam wielką pociechę. Proście, a będzie wam dane. Teraz wierni, prośmy. Prośmy nieustannie o siłę do walki z naszymi grzechami. Tymi, oczywiście, przede wszystkim tymi ciężkimi, ale również wszystkimi lekkimi. Tymi, do których łatwo można się przyzwyczaić, albo do których już się przyzwyczailiśmy. Proście, a będzie wam dane. Prośmy dzisiaj w trakcie tej mszy świętej, kiedy ponawia się ta scena, ta sytuacja, kiedy ponawia się ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy Chrystus oczyszcza swoją oblubienicę. Prośmy o to, abyśmy my potrafili z tego oczyszczenia skorzystać. Naprawdę skorzystać. Nie tylko co jakiś czas w sakramencie spowiedzi, ale abyśmy cały czas korzystali z tej boskiej krwi po to, aby walczyć z naszymi grzechami. Ze wszystkimi grzechami, tak abyśmy mogli ostatecznie należeć do tych niewielu wybranych. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.